Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj krótka forma, przygotujemy pasztet wegetariański. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, kliknijcie w krowę w prawym dolnym rogu ekranu oraz kliknijcie łapkę w górę, jeśli podoba Wam się ten film. Zapraszam. Przygotowanie pasztetu rozpoczniemy od ugotowania soczewicy. Będziemy potrzebowali szklankę. Soczewicę musimy teraz solidnie wypłukać. Zobaczcie, co stało się z wodą. Odcedzamy. I tak jeszcze kilka razy. Proporcja wody do gotowania wynosi 2 do 1, więc nalewam 2 szklanki wody. I teraz wszystko będziemy gotowali przez około 25 minut. Musimy trochę rozgotować naszą soczewicę. Pamiętajmy, aby ją od czasu do czasu zamieszać. Soczewica zrobiła mi psikusa i się ugotowała bardzo szybko, ale to nic. Podsadziłem ją. Teraz musi trochę przestygnąć, a my zajmiemy się warzywami. Mam tutaj marchewki, pietruszkę, seler i dwie cebule. Proporcje odnośnie warzyw i soczewicy i innych składników znajdziecie pod filmem. Teraz warzywa trzeba drobno posiekać. Można je zetrzeć na tarce, ale ja jestem leniwy, więc użyję blendera. Zacznę od marchewek. Tak powinna wyglądać marchew. A propos BHP, są takie fajne memy. BHP nie słyszałem, nie wiem, czy widzieliście. Tak mi się skojarzyło ze mną, jak wkładam palce, a tu jest ostrze. Na szczęście nie jest to podłączone do prądu. Dobra, mielimy resztę. Jeszcze cebulę. Warzywa teraz musimy przesmażyć na patelni. Na patelni rozgrzewamy oliwę. Przekładamy warzywa. Wszystko mieszamy. Nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie rozsypał. W trakcie smażenia przemieszajmy kilka razy te warzywa. Warzywa są już gotowe, więc teraz przełożę je do miski. Teraz wszystko musimy przyprawić. Sól. Świeżo mielony pieprz. I sporo curry. Wszystko mieszamy. Warto spróbować, czy ten pasztet jest ok. Dodajemy 2 jajka. Ustawcie piekarnik na 180 stopni. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Przekładamy tutaj pasztet. Tak przygotowany pasztet wędruje na godzinę do 180 stopni. Pokażę Wam jeszcze, jak on wygląda po upieczeniu, a na koniec tradycyjnie zobaczycie zdjęcia. Pasztet jest już gotowy, teraz go wyciągnę. Tak wygląda po upieczeniu. Wypadałoby go teraz jeszcze wyjąć z blaszki. Postaram się tu zrobić delikatnie. Teraz dajmy mu chwilę, aby odparował. No i jak wystygnie, będzie gotowy do jedzenia. Jak widzicie, pasztet jest bardzo łatwy w przygotowaniu. Proporcje dotyczące warzyw możecie zmieniać, jeżeli bardziej lubicie seler albo pietruszkę, to już naprawdę zależy od Was. Zapraszam na poprzednie filmy, jeśli ich nie widzieliście. Zapraszam również na kolejne, które będą się już wkrótce pokazywały. Każdy piątek będzie pojawiała się nowa seria, pomysł na śniadanie. Dajcie znać, czy się Wam podoba. Dzięki, do zobaczenia.